Okej, okay, trochę to zajęło, ale jedziemy! Następny meczyk. Dobra. Dobra, zobaczmy, czy mamy do czynienia z totalnym ogurasem. 4-4. Dobra, zgadza się. Czy mamy do czynienia z totalnym ogurasem, czy gościu coś tam jednak ogarnia? Na streamie mówił, że najprawdopodobniej zostanie zarżnięty. Jak tak będzie stał, to pewnie tak. Oj, oj, oj. To będzie rzeźnia. No dobra. Easy peasy. Dobra, ile ma Wormiaków w środku Red Grant, czyli przewaga w walce będzie musiała go dorwać potem. A Jezus. Dobra. Powolutku, powolutku. Powolutku, pomalutku, wypierdzielutku. Dobra. Mordercza opona Travelian. BBBBB. Goldfinger. Gościu pewnie nie ogarnia Select Worma. Pewnie, oby. Dobra. Tak czy inaczej, może być zabawnie, bo gościu chyba nawet movementu żadnego nie ogarnia. A, to przepraszam. A nie, ogarnia Select Worma. No to fajnie. Strzeli mi tu bazuką Red Grantem? Chyba nie. Chyba nie. Dobra, wywali mózgową. Spoko. Spoko. On jest ostatni w kolejce, więc luz blues. Użyje pewnie kija. Czy ninji. Shotguna! Fajnie. Fajnie. Dobra. Morderczą oponą potem zejdę i tego Blofelda mu ściągnę. I guess. Dobra, Elhopanes niech się ustawi tutaj. Przeskoczymy przez Romtika Lovermana do przewagi w walce. Bierzemy paraszuta. Na zaś. Cyk. Ta flanka jest bezpieczna. Przewaga w walce może się bunkrować. Dobra. Czyli teraz mi rozwali morderczą oponę pewnie. Więc jeśli będę robił Select Worma, to wywalę mu tego Blofelda, który wejdzie do góry. Jeśli wejdzie liną. Jak nie, to po prostu go wywalę. I tyle. I przełączę się do Seitana, myślę. Co? O nie, 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 my tak nie gramy, kolega. Przewagę w walce chcesz? Tym pociskiem? A, oj, oj Boże, no nie, nie trafi. Gołębie są głupie. Dobra. Szeregowiec Brian. Szeregowiec Brian odpali jedną minę pewnie. Cyk. Cyk. Dobra, mam 20 sekund. To dużo czasu, jakby to powiedział trener Venta. Aj! A! Zabrakło mi czasu. No nic. Dobra, nie bawimy się z typem. Rozwalamy go. Nie bawimy się z typem.
No i gdzie ty uciekniesz? Okej. Dobra, Satan żyje. Easy. Elchopanes. Dobra. Dobra, nie bawimy się zbytnio. I mam jednego Select Worma. Dobra. Kiedy tylko możemy, kończymy Wormy i tyle. Wszystko. Satan Traveliana w sumie będzie mógł dobić potem. Bo gościu widzę, że nie ogarnia nawet liny. Przynajmniej nie pokazuje zbyt wiele. Żeby ogarniał. Na wymiany shotgunowe to jesteś ugotowany, kolego. Co ty chcesz zrobić? Chcesz wskoczyć do? Okej. Okay. Chcesz wskoczyć na, ale nie wiesz co tu jest, bo są napisy. No cóż. Dobra. Pff, sobie więcej bobu narobił niż mi. No, niewiele więcej. Dobra. Dobra. Co do muzyki w tle włączyłem sobie marsze z Garusum Panzer. Więc dobra. Teraz głośność powinna się zgadzać. Dobrze. Tu sobie usuniemy, żeby zobaczyć, czy nie ma żadnych przeszkód. I cyk, skaczemy. Le Chiffre jest uwalone. Romtik, czyli teraz będzie przewaga w walce. Przeskakujemy do Satansa Shipa i kładziemy mu dynamit pewnie. Dobra, czyli gość jest niedzielnym graczem w Wormsie. Na to wychodzi. Zna tam jakieś pojedyncze rzeczy, ale niewiele więcej. Czyli to będzie przyjemność. Jeśli odczuwacie przyjemność z zabierania dziecku cukierka, to tak, to będzie przyjemność. Zły strzał. Nie, bo stał blisko. Dobra. Okej. Okay. Ale dobra, jeśli chodzi o shotguny, to się wymieniamy. To się wymieniamy. No, dokładnie. Gościu niezbyt dokładnie ogarnia strzelanie. No dobra, to zrobimy tak. To zrobimy tak. Idziemy powoli. 25. Upadek dorobi jeszcze trochę. No, 25. Tak więc teraz rzucamy Goldfingera do Joesa. Dobra, ma 5 robali. Czyli teraz będzie przewaga w walce. Przełączamy się na Satansa Shipa. I tyle. Bo po Mr. Lovermanie jest przewaga w walce. Będzie mi bazuką próbował Mr. Lovermana. Marnotrawstwo tury. No ja zmarnowałem Satanem turę, więc... Come on, then. Well, it happens. It happens to the best. Pocisk zejdzie i trafi trochę poniżej. No. No i zatrzymam się na tej półce. Świetnie. Well. Dobra. Cokolwiek to jest, chyba nie jest warte. Nie. No. To musiałoby być jakieś kurde Wunderwaffe, żeby mi to się opylało. Dobra. To musiało na nim zrobić wrażenie. I dobrze, niech się boi.
Teraz Blofeldem zabiję mi Seitena. Nie przełączę Robala. I bardzo dobrze, bo teraz będzie Lhopanes i to ja zgarnę te dwie skrzynki. Za nisko. Za nisko. Jeśli nie użyję odpowiedniej siły, to wpadnie do wody. A i tak jestem... O, teraz dobrze. Teraz źle. Teraz znośnie. Widzicie? Jakby dał jeszcze niżej, to bym mnie tam w ogóle nie trafił. No dobra. No to Lhopanes. Cyk. Cyk. Cluster bomb. A tu co mamy? Fast walk. Dobra. O. Dobra, ciul. Okej. To mamy teraz jego trzy wormsy plus minus dobrze zgrupowane. Pójdzie po tą apteczkę. I dobrze. To będzie dobry ruch z jego strony. Potem będzie Aromtik i Mr. Loverman. Więc... A przewaga w walce będzie mógł użyć owcy na Blofeldzie. Oj, nie, tak nie gramy, kolego. No to Romtik teraz przejmie tą... apteczkę. Coś od Jobik? Co tam? Siema? Siema? Bum! I leci. Dobra, jest na shotguna. Tak, jeden strzał shotguna. Czyli teraz Mr. Loverman pewnie go zabije. Prawdę mówiąc... Myślałbym, z której pozycji bym Mr. Lovermana starał się ustrzelić. Bo to nie jest wcale takie łatwe. Bo jak strzelisz z dołu i go zabijesz, to marnujesz jeden strzał shotguna. Jak strzelisz z góry, to Goldfinger dostanie w ucho. Tak więc są plusy dodatnie i plusy ujemne. Ale tak czy inaczej Mr. Loverman odłoży łyżkę, to na pewno. A ten Johnny Isle, no... jest ogórkiem trochę. No nie może do Romtika pójdzie. Może iść do Romtika, nie ma problemu. Okej. Okay. Sobie postawi, jak tak? A, dobra. No, dobry rzut. Dobry rzut. No i pięknie. No to teraz Joe'sa rozwalamy, nie? Czy od Joba? Najpierw od Joba. A, dobra. Mój błąd. Chciałem się połasić na zbyt dużo wormsów. Ale to dobrze. Teraz Mr. Lovermana tylko i wyłącznie będzie mógł Goldfingerem ubić. Gram trochę gorzej. Ale to dlatego, że jestem na winie, niestety. Piję sobie hiszpańskie winko. Całkiem dobre. Ale dopiero drugi kieliszek. Dobra, Blofelda cały czas ignoruje doskonale. Doskonale. Okej, okay, czyli ubiję Mr. Lovermana, czy chce się skupić na Romtiku? Ubiję Mr. Lovermana. Dobra, spoko. Bardzo dobrze. Tworzy teraz dziurę, do której będę mógł wrzucać jego worms. I tam jeden worms wybuchnie i... No, widzicie? Nic złego się nie stało, to be honest. Dobra. I teraz tłuczemy Blofelda. Teraz tłuczemy Blofelda. Dobra. I mordercza opona go dokończy. Bo teraz jest na jakieś 30 hap. Nie, 35 hapsa. No, 32. I mordercza opona teraz go dokończy.
teraz go dokończę. Więc mówię, niezależnie czy tam Romtika będzie rzucał, czy szeregowca Briana, I don't care. Teraz będzie El Hopanes. Na pewno skończy od Joba, zrani Jousa, a Goldfingera będzie można po prostu wywalić do śmieci. No, Romtik jest jeszcze na dwa granaty, kolego. To ci trochę zajmie. Ale całkiem znośne rzuca te granaty. To mu trzeba przyznać. A, szeregowiec Brian. No dobra, spoko. Dopiero potem będzie morderczy opona. Dobra. Git. Yuki no Shingun da 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 da. O, za upadek pewnie dostanie. O, 8 hapsa, pięknie. O, no, ciekawe jak spróbuję morderczą oponę ubić. Tak czy inaczej mam naloty i napalm, więc mordercze opony tu de facto nie musi być. Jeden celny nalocik i Blofeld jest sprzątnięty. Albo napalm. Tutaj wszędzie może do wody wypaść. Okej, czyli wrzuci mi tam granat? De facto może tylko dobrze umiejscowioną miną mi to rozwalić. A, czyli w ogóle omija morderczą oponę. Aha, czyli idzie do El Hopanesa w tym momencie. No dobra. Czyli ja tracę turę? Nie wiem, czy tracić turę, prawdę mówiąc. Chyba, że zostanie tutaj i nie będzie wchodzić do środka. To wtedy ja zabiję tego Blofelda. Świetnie, zostaje. No to nie zmarnuję tury. Cyk. I cyk. Siema. No, wysadzi się. O, bardzo dobrze się ustawiły. Teraz owca czy celny dynamit mogłyby zdziałać cuda. Teraz będzie tak czy inaczej, El Hopanes, a potem Romtik, więc... No. Low gravity. Jak wie jak tego używać, to jestem pod wrażeniem. Wie jak tego używać. Dobrze. No ja trochę na samym początku, grając Sejtanem, skrewiłem. Ale nie ma tego złego. Co, chce mnie wywalić? Nie wiem w sumie jak. Okej, ten 60 obrażeń zrobi. No, 66. Nic złego. Dobra. Ale bardzo dobrze, że się dokładnie tak ustawił. Dobra. A dobra. Ciul. I będzie teraz chciał El Hopanesa rozwalić. Wiem, że może użyć tej beczki, ale whatever. Mogę się odprężyć w grze przeciwko takiemu przeciwnikowi. No wszystko będzie próbował ogarniać bazuką i granatami. No i tu jest błąd, który wielu graczy popełnia. Staje przy ścianie. No, bazooka i strzał. Spoko. Spoko. To było wliczone w koszty. Spoko. Mam jeszcze jetpacka, to tam proszę cię. To jest spokojnie do ogarnięcia. Dobra. A to co?
Dobra. 5,49, pięknie, jest na dwa shotguny. Super. Jak zabijesz szeregowca Briana, to przewagę w walce za pomocą jednej liny i jetpacka go dojadę. Do zrobienia. Ja bym użył shotguna. Lepiej to już bym się w ogóle poddał. Ale dobra. Dobra, niech walczy kolega. Niech walczy kolega, może coś wymyśli, może okaże się nowym cesarzem Wormsów Armageddon. Oj, co ty tworzysz? No i teraz Brian cię dojedzie. Patrz. A nie, przewaga w walce. No dobra. Przepraszam, przepraszam, poprawka. Przewaga w walce cię dojedzie. Cztery żywe Wormsy? Poszło nieźle. Poszło nieźle, szczególnie, że na totalnym luzie to robię. Spoko.